Nie od dziś wiadomo, jak ogromne znaczenie dla rozwoju świata nauki mają twierdzenia naukowe. Myśląc o twierdzeniach, zapewne mamy przed oczami głównie te matematyczne. Wiele z nich, jak na przykład znane wszystkim uczniom twierdzenie Pitagorasa, Talesa, czy geometryczne twierdzenie Kopernika, na zawsze zapisały się jako kluczowe w historii nauki. Jednak twierdzenia naukowe to nie tylko matematyka. W tym materiale odkryjemy więc pozostałe oblicza twierdzeń naukowych, a także opowiemy o tym, jak prawidłowo je uzasadniać. Uzasadnianie w nauce nazywamy inaczej wykazywaniem. Twierdzenie uzasadniamy zawsze zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie i konkretnej nauce rygorami. Powinniśmy wówczas wykazać, że dany pogląd zasługuje na akceptację uczonych, przynajmniej wstępną. Inaczej mówiąc, jest to przedstawienie argumentów potwierdzających istnienie pewnych racji, przemawiających za prawdziwością danego poglądu. Warto na tym etapie zwrócić uwagę na liczbę, wiarygodność lub bliskość przesłanek albo brak argumentów przeciwnych. Możemy więc wywnioskować z opisu tego procesu, że uczony to człowiek, który nie tylko coś twierdzi, lecz zarazem uzasadnia to, co chce przekazać. Uzasadnić jakieś twierdzenie oznacza więc tyle, co doprowadzić do sytuacji, w której zagwarantujemy jego prawdziwość lub przynajmniej sprawimy, że stanie się ono dla świata nauki wysoce prawdopodobne. W nauce znajdziemy bogatą klasyfikację twierdzeń. Najbardziej ogólny podział to twierdzenia analityczne i twierdzenia empiryczne. Głównymi odmianami uzasadnienia naukowego są natomiast dowodzenie oraz sprawdzanie empiryczne. Pierwszy z nich oznacza dochodzenie do wniosków, posługując się założeniami, czyli twierdzeniami, z których one wynikają. Sprawdzenie empiryczne opiera się natomiast na implikacji, czyli układaniu sekwencji twierdzeń, które wynikają z siebie. Dowodzenie jest podstawową metodą uzasadniania twierdzeń w naukach matematycznych, czyli tak zwanych twierdzeń analitycznych, dotyczących takich nauk jak logika i matematyka. Natomiast sprawdzanie empiryczne jest podstawową metodą uzasadniania twierdzeń syntetycznych, znajdujących zastosowanie zarówno w naukach przyrodniczych, społecznych, jak i praktycznych. Więcej na ten temat dowiecie się z naszych materiałów poświęconych metodologii w poszczególnych rodzajach nauk. W życiu codziennym często słyszymy słowo stwierdzenie. Co oznacza to pojęcie dla naukowca? Aby dobrze to zobrazować, za przykład weźmiemy wspomnianą już matematykę. Cechą charakterystyczną królowej nauk jest uznawanie faktów dotyczących badanych przez nią obiektów, takich jak liczby czy figury geometryczne, wyłącznie na podstawie dowodów. Nie wystarczy tu autorytet nauczyciela, mówiący tak właśnie jest, ani nawet powszechna opinia, wszyscy tak mówią. Dowód jest to więc ścisłe, przebiegające zgodnie z ustalonymi regułami uzasadnienie danego twierdzenia. Dopiero po przedstawieniu poprawnego dowodu matematycy nazywają zdania opisujące pewne własności obiektów twierdzeniami. Tak więc twierdzenie to takie zdanie danej teorii, które posiada dowód. W samej matematyce istnieje wiele metod dowodzenia. Od tych najprostszych, które niektórzy z nas poznają w szkole, aż po te skomplikowane, wykorzystywane do argumentowania naukowych twierdzeń. Dowodzenie może odbywać się na zasadach bezpośrednich. Wówczas ma ono uzasadniać, że dane twierdzenie wynika zgodnie z prawami logiki z twierdzeń uznanych wcześniej za prawdziwe, na przykład tak zwanych aksjomatów. Natomiast dowodzenie pośrednie polega na próbnym założeniu o sprzeczności twierdzenia, którego dowodzimy. Jednocześnie podczas takiego dowodzenia nie wprost powinniśmy zakładać, że założenie to prowadzi do absurdu, czyli do logicznej sprzeczności. Mówiąc prościej, do istnienia dwóch sprzecznych ze sobą twierdzeń. Wyłącznie poprawnie uzasadnione twierdzenie ma szansę okazać się dla nauki kolejnym prawdziwym przełomem. Kluczowość twierdzeń naukowych okazuje się być nieoceniona, zwłaszcza w procesie dochodzenia do różnego rodzaju wniosków podczas prowadzenia przez naukowców procesów badawczych.
W tym miejscu zachęcam również do zapoznania się z innym przygotowanym przez nas materiałem na temat szczegółowego przebiegu procesu badawczego. Zapewne nie jeden jeszcze raz nowe, świeżo uzasadnione twierdzenia doprowadzą do prawdziwie przełomowych odkryć naukowych.